I think, my dear friend, we are live on, yes, I see on a Facebook page runforest.pl, że teraz jest transmisja live w ogóle na żywo. Panie Andrzeju, czy pan to widzi u siebie na Facebooku, bo napisałem tutaj pod tytułem Zajeweczka nocy. Poczekaj, dźwięk wyłączę, no bo po co? Trzeba po prostu tylko wyłączyć dźwięk tutaj. Albo po prostu wyłączyć Facebooka, bo... Przepraszam bardzo. Bo to się nie da. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie ze studia w Warszawie. Odkryliśmy nową aplikację. Andrzej Skorykow w swoim podcastowym studiu w Warszawie. Daniel Kondraciuk w swoim studiu podcastowym w Warszawie. Tomasz Matej jest właśnie na spacerze z psami. Właśnie chciałem powiedzieć, że Tomasz za chwilę prawdopodobnie do nas dołączy, proszę Państwa, jako jeden z prowadzących ostatnie wydanie Run Forest Podcast w nadzwyczajnych okolicznościach przyrody, bo w kinie Elektronik, wspaniała konferencja Swim 2024, ja to od razu, Andrzej, przenoszę na angielski. Nie wiem, czy ty jesteś za tym, żebyśmy to tak umiędzynarodawiali po prostu te nasze spotkania i te konferencje. Co o tym myślisz? No, ja prędzej na rosyjski bym mógł poprzekładać. Ja pewnie też, no, ale... Ja nie pamiętam, słuchaj, no ja nie pomniu, znajesz. No. Nie wiem, jakby to przetłumaczyć, ale wiesz, swim... z angielska bardzo prosto. No Tomka Madeja niestety jeszcze przez chwilę nie mam, być może się dołączy. Słuchajcie, no walczyliśmy z aplikacją, ponieważ my jesteśmy podcasterami, którzy są innowacyjnymi podcasterami. Wiecie o tym, tak? My nie spoczywamy na laurach. Andrzej już od dawna jest wegetarianinem. Ja jem tylko ciasto wieczorem, słuchajcie, ja pokażę wam to do ekranu. Zobaczcie. Nie obraźcie się na mnie, to jest bardzo wspaniały placek ze śliweczką. Liście masz tam namalowane, czy prawdziwe tam? Słuchaj, to wszystko jest prawdziwe. Ja nie będę mówił, jaki to jest liść, bo nie wiadomo, kto zapuka do mnie nad ranem. Ale to jest tylko, to jest porcelana. Ja, słuchajcie, i od razu Andrzej nie spodziewał się, że ja będę jadł ciasto o tej porze, ale ja po prostu łamię wszelkie zasady wszystkich crossfiterów i triatlonistów, bo ostatnio przeczytaliśmy z Andrzejem artykuł na Onecie na temat rozwodów wśród crossfitowców i triatlonistów, ale dla nas to w ogóle nie było żadne odkrycie, nie wiem, Andrzeju, czy ty miałeś takie wrażenie, że my to wiemy od dawna i w końcu ktoś nie bał się o tym napisać? Oddaję ci głos i spożyję sobie ciasteczko. Ja wszystkich nowych triatlonistów, mastersów, którzy przychodzą do Warsaw Masters Team, przestrzegam, że istnieje takie ryzyko. Pytam się, jakiego jest stanu. Dowiaduje się, że nie jest stanu wolnego, no to zawsze przestrzegam, że uczestniczenie na zajęcia mastersów i treningi pływackie no, grozi rozwodem. Tak, wcześniej czy później. No właśnie. To jest pewne niebezpieczeństwo. Wiesz, tym bardziej, że na treningach pływackich no, wszyscy są w kostiumach, w majtkach. To naprawdę nie sprzyja. No ale to nie sprzyja, to prawda. Zawsze jest tak, że jak faceci starają się pływać piersi, ale jak przychodzi do pływania żabką, nie wiadomo czemu oni się wycofują, rozumiesz, tam na koniec stawki. Wiesz. To absolutnie mi nie przeszkadza w jedzeniu, bo ja doskonale wiesz, rozumiem, o czym ty do mnie mówisz. Ja to rozumiem, bo wszyscy jesteśmy po prostu tylko ludźmi. Łukasz, nasz najwierniejszy słuchacz właśnie nas ogląda. Już mamy pierwszego. No właśnie, czy ktoś nas ogląda o tej porze w ogóle? Tego szóstkę widzę, to nie wiem, czy sześć osób nas ogląda, czy... O, całe sześć osób o tej porze. Wiesz, być może ci ludzie nie piją jeszcze winka o tej porze. Łukasz Jędrzejczyk właśnie w minioną niedzielę pokonał maraton w Warszawie i stał się naszym korespondentem, nie wiem, czy pamiętasz. O, pamiętam. No widziałem te ładne relacje Łukasza. A ty się pojawiłeś tutaj poniżej. Słuchaj, a ja jestem, ale zobacz, Tomek Madej nas ogląda. Czy on się z nami połączy? A mówi, że nie ma światła. Słuchaj, on mówił, że wyprowadza psy. Ja teraz powinienem go zapytać, czy to są jego psy, czy on dorabia w schronisku po nocach w Józefowie na przykład. Słuchaj, nastały takie czasy, że człowiek cały czas teraz musi dorabiać. Wiesz o tym?
Z rana jedna robota, później druga, no to to nie jest tak łatwo, słuchaj. No, ale ja myślę, że Tomek nie robi tego dla pieniędzy. Nie? Albo z, no, bo kocha psy. Kocha psy. Kocha psy i wieloryby. No. No ale wielorybami nie może się zajmować, bo chyba jeszcze boty takie nie pływają. No zobaczcie, no. Ludzie normalnie komentują. No, ja nie wiem, no słuchajcie, no, no piszą, że to pozdrawiają nas. Trochę Łukasz Jędrzejczyk pisze, że trochę poszło nie tak, no, ale co poszło nie tak? Mhm. Łukasz jest zbyt krytyczny wobec siebie, wiesz, bo to wiesz, że to jest choroba cywilizacyjna, bycie zbyt krytycznym wobec siebie. Łukasz, to jest tak, a może ty za dużą presję narzucasz na siebie, wiesz. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że zbyt duża presja. Presja na wyniki to powoduje impotencję, to powoduje zatory, wiesz, intelektualne w głowie i człowiek się nie rozwija przez to. Ja tak uważam. No i to o czym mówiliśmy, rozwody. Ultramaratończycy, triatloniści, crossfitowcy, prawda, są tą grupą ryzyka, bardzo podwyższonego, bardzo wysokiego ryzyka, które może spowodować, że skończy się wcześniej niż później, skończy się rozwodem. No właśnie, słuchajcie, no nie po to uprawiamy sport, żeby później zostać samotnym, słuchajcie, no po treningu człowiek rozchodzi się do domu, wraca do siebie, a tu się okazuje, że jest kartka z napisem Good luck, Iron Man. No i Iron Man zostaje ze swoim po prostu hebanowym rowerem i musi pojechać na Hawaje, no ale na Hawaje się nie dostanie. Nie wiadomo, czy te pieniądze z oszczędności, co tam mu żona zostawi, to w ogóle na cokolwiek wystarczy, wiesz o co chodzi. A, zobacz, Łukasz, kolejna presja. Łukasz, zobacz, zbyt późno dołączył do rozmowy i przegapił moment, w którym wyjaśniałeś, że ty olewasz porę i nie stosujesz się do zaleceń większości dietetyków. Jesz sobie ciasto wtedy, kiedy chcesz, a tym bardziej, że przecież za nami stoi doktor Mularczyk, więc my się nie boimy jeść. Absolutnie. No ja po prostu ciężko trenuję. Staram się trzymać dietę, no ale też nie przesadzam. No. Nie wykonuję jak w tym filmie 7 treningów dziennie i nie wstaję o 4 rano, chociaż bardzo blisko. No ale wiesz, to mnie zawsze ciekawiło, no a propos, bo spotkaliśmy się wieczorem nie po to, żeby sobie pogadać i pojeść ciasto, co najwyżej wyprowadzić pieska. Popić, dokładnie. A my sobie, no zauważyli, że Huberta znowu z nami nie ma. Hubert uciekł. A przecież on alkoholu nie pije, wiesz o co chodzi? No, na Mazowieckiej możemy go spotkać co najwyżej. A, jest lansereczka na Mazowieckiej, on z tym bezalkoholowym stoi. Tak. No, słuchajcie, no, piątek to jest taki wieczór, że, no, że my nikogo nie namawiamy na oglądanie Run Forest Podcast Exclusive Live, no bo testujemy aplikację, zobaczcie, możemy teraz zrobić na przykład tak, zobaczcie, hop. O. Albo tak teraz, hop. Zobaczcie, jak się bawimy. Zobaczcie, co jest tutaj na górze. Na górze jest tutaj zapowiedź naszego najnowszego odcinka, bo po to się spotkaliśmy. Przepraszam, jakaś alergia mnie bierze. Choć to już jesień właściwie. No, prawie lato, prawie jesień. Ale na górze macie zajaweczkę na najnowszego odcinka i tam widzicie tam trzy postaci w środku. Jak sama o sobie mówi, musicie posłuchać w jakim kontekście. Bad girl polskiego pływania, czyli Alicja Tchórz. Słuchajcie, Alicja Tchórz nie bała się przyjść do Run Forest podcast i porozmawiać na ważne tematy, bo ta dziewczyna ma absolutnie charakter. To bardzo mi zaimponowało. Nie wiem, Tym bardziej, że Alicja mogła poczuć się dotknięta. Mogła. Swego czasu poprosiłeś Alicję i poprosiłeś Marcina Stolarskiego, żeby przeprosili za swoje zachowanie. No było to naganne zachowanie sportowców. I nawet chyba efekt został osiągnięty i Alicja się z tego śmiała, kolega przeprosił. To w ogóle nie o to chodziło, ale chodziło o to, żeby zachować twarz wojownika. No, to, że ktoś komuś zwrócił uwagę, Andrzej, ja bym to porównał do tego, jak idę sobie ulicą z synem, chodnikiem i rzucam papierek. Rozumiem? Podchodzisz ty i mówisz, bardzo pana przepraszam. Czy mógłby pan podnieść ten papierek, bo zachował pan się nieodpowiednio, niegodnie tej mieszkańca. Ja wtedy, a tak, przepraszam. I to jest dokładnie to samo zachowanie. Tam się nic wielkiego nie wydarzyło, trzeba przeprosić, podnieść papierek, zachować się godnie i iść dalej. No.
Ja kiedyś byłem świadkiem, jak w samochodu z za uchylonej szyby w samochodzie kierowca wyrzucił peta na ulicę palącego się, no więc podszedłem i zdążyłem, bo to było czerwone światło, zdążyłem z powrotem wrzucić tego peta do środka, ale on nie przeprosił. No właśnie, ale nasi zawodnicy mają tyle odwagi, tyle radości w sobie, że to robią, ale w ogóle nie dlatego się dzisiaj spotykamy, słuchajcie, ponieważ na naszych kanałach podcastowych no, znajdziecie bardzo ciekawą rozmowę z zawodniczką i jedną z najlepszych w ostatnim czasie. No i ja bym to nazwał, szukam takiego dobrego słowa, to jest nieobrotna, tylko wyprzedzająca trendy, czyli rozwijająca się też naukowo. Uniwersytet, marketing, zarządzanie klubami i tak dalej. To mi się bardzo podobało w Alicji, bo ona widać, że bardzo ją to kręci. Tak. Że pomimo tego, nie to, że kariera się kończy i wielu zawodników, wielu sportowców nie wie, co ze sobą zrobić, przepraszam, ona już wie, co będzie robić dalej i w tym kierunku się rozwija. No i tak to powinno wyglądać, że sportowiec kończy karierę, jest gotowy na nowe wyzwania, zupełnie innej dziedzinie, oczywiście pokrewnej i tak dalej, ale to jest imponujące. Ale mamy nadzieję, że przed Alicją jeszcze trzecie Igrzyska Olimpijskie. Właśnie. I że wreszcie będziemy mogli obejrzeć po zakończeniu trzecich Igrzysk Olimpijskich Alicji Tchórz, będziemy mogli obejrzeć jej tatuaże, których nie chciała nam pokazać podczas rozmowy w Run Forest Podcast. No, nie będziemy tutaj zdradzać Państwu dużo szczegółów, no bo to... Nie będziemy zdradzać, dlaczego nie chciała nam pokazać, ale tego wszystkiego tak. Możecie wysłuchać. To do wglądu tylko dla podcasterów, no ale no, rozmowa z Marcinem Malińskim, no nie wiem, czy niektórzy obrońcy moralności, słuchaj, postawy takiej mocno zasłoniętej, nie obrażą się, jak pokażemy te zbliżenia, które Marcin Maliński zaprezentował, no to będzie na pewno wisienka na torcie albo truskawka na torcie, jak mówi Tomek Hajto, dla miłośniczek sportowców olimpijczyków, no bo tam, słuchajcie, pokażemy dosyć intymne sytuacje, więc czekajcie na to, bo niedługo to pojawi się na naszym kanale YouTube'owym, który mam nadzieję, że wszyscy już subskrybujecie, oglądacie, polecacie swoim znajomym. Andrzej codziennie z rana ogląda. Andrzej, który odcinek jest twoim ulubionym, powiedz? 8 minut motywacji Łukasza Grasa. Ostatnio włączyłem, wiesz, Facebooka i patrzę, jest relacja live na żywo, Łukasz Gras stoi w szczerym polu i opowiada o budowaniu siły. Siła jest bardzo ważna. Oczywiście zacytowałem rzecz, którą cytuje moja żona, przede wszystkim jeżeli mówi o budowaniu siły, czyli siła, masa, pierdolnięcie. Myślałem, że zostanie to wykasowane, ale spotkało się to z dużym entuzjazmem, jeżeli chodzi o odbiór. Mój wpis dostał wiele lajków, także nie został ocenzurowany przez Łukasza Grasa, a wręcz przeciwnie. Łukasz to jest porządny zawodnik, to jest porządny dziennikarz. Nie wiemy tylko, dlaczego wybrał się w Bieszczady, bo chyba w Bieszczadach teraz mieszka, tak? Wręcz przeciwnie, chyba to jest tam Dolnośląskie, wiesz, to są... Po drugiej stronie. Chyba Góry Stołowe albo już Karpaty. No będziemy musieli zadzwonić po prostu teraz z naszej nowej aplikacji do Łukasza i zrobić z nim po prostu wieczorny live. Zrobimy nie 8 minut, a 80 minut motywacji z Łukaszem Grasem. Tylko nie wiem, czy w tych górach będzie miał dobry internet, wiesz. Internet na pewno będzie tam dobry, ale czy internet, to się dopiero okaże. No. Nie, słuchajcie, tam buduje wielką posiadłość, więc ja podejrzewam, że nawet światłowody pociągnie. Jezu. Słuchaj, to będziemy musieli tam jakiś wyjazd integracyjny z Run Forest Podcast zorganizować. Troszkę naszych fanów zabrać, trochę fanek. Nie wiem, no porozmawiać, wiesz, zrobić jakiś, wiesz, na pewno Łukasz wybuduje basen, więc, przepraszam, pływalnię, więc będziemy mogli tam popływać.
Bieganie, no wiadomo, no, jest dosyć proste, no i jakiś góral się znajdzie, więc jakiś obóz Łukasza trzeba będzie zorganizować. Co o tym myślisz? No, Łukasz, zapraszam z Run Forest Podcast, zanim jeszcze przywiózł tam pierwsze cegły czy bale pod budowę obiektu, więc czekamy oczywiście. Słuchajcie, no nie chcemy was odciągać, słuchajcie, od tak zwanego piątka piątunia. Wiemy, że macie towarzyskie obowiązki. No dobra, ja czekam tylko na Tomka Madeja, który mam nadzieję, tak właśnie, że się przeciągam, ale on w ogóle się nie chce tutaj do nas... Halo Tomku, słuchajcie, czy możecie napisać do Tomka, żeby się odezwał? Bo to tak nie może być. Żeby też miał swoją premierę w piątek. No widać go w obrazku, ja może to pokażę tutaj, zobaczcie, ten łysy z... Czekajcie, czy to jest ten łysy? Nie, to nie to. O, tu będzie ten łysy. Zobaczcie, to jest ten z lewej. Tomek Madej. Absolutnie przeuroczy, słuchajcie, fan pływania. Bardzo ładnie pomalowany. Ręce. Człowiek legenda, dokładnie jest wytatuowany po prostu jak prawdziwy artysta, słuchajcie. Ostatnio na plecach ma takie skrzydło. Ostatnio ktoś mnie pytał, kiedy obserwował Tomka pływającego, co on ma na plecach nadrukowane. Skrzydła. Ja powiedziałem, że to są skrzydła, bo Tomek liczył na to, że jak sobie wytatuuje skrzydła na plecach, to mu te skrzydła... Będzie szybciej motylkiem pływał, tak? Że będzie szybkim motylkiem, tak? Niestety widzę, że chyba jeszcze mu się nie udało. No, to nie są proste rzeczy. Kochani, słuchajcie, no bardzo dziękujemy, że z nami byliście. Oderwaliśmy was od piątkowych obowiązków. Andrzej, chciałeś coś jeszcze dodać, tak? Nie, no, że debiut się udał. Ja trochę jestem zestresowany. Nie, no jaki stres, no Andrzej. No, po tylu latach, wiesz, podcastowania na żywo, słuchaj, w różnych warunkach, nadawaliśmy nawet z lasu i też to się udało, więc my jesteśmy zaprawieni w boju. Ja nawet napisałem swojej do asystentki z tej aplikacji i ona mi natychmiast pomogła, od razu uratowała nasz dzisiejszy live. Oczywiście Bartek... Nasz wielki druh, wielki pływak, wielki informatyk też ma w tym swój udział, bo też zalecił to sprawdzenie. Ja tylko nie wiedziałem, gdzie tego szukać. No i słuchajcie, no wspólnymi siłami, naprawdę połączenie z botem, z Ameryką daje swoje, no ale nie ma to jak twój kolega po prostu z toru pływackiego, który wskaże ci drogę. Daniel, ale wiesz co, jeszcze może zanim zakończymy, ja udostępnię to na swój profil. O. Zobaczymy, dobra? Czy to możemy udostępniać? To zaraz. Zobacz. Chcę udostępniać jako Run Forest, tylko chcę udostępnić jako Andrzej Skoryko. No zobaczmy, co się dzieje. Ja włączam Facebooka, zobacz. Ciekawe, czy... Czy Run Forest nadaje? Udostępnij. No to wow, Run Forest cały czas nadaje. Czy on tylko na stronie? Udostępnij teraz publicznie. Tak. No Łukasz Jędrzejczyk pisze, że tylko niszowi podcasterzy mogliby się stresować. No Łukasz, no jak zwykle masz rację, no. Dopinguje Łukasz. No dobra, słuchaj, chyba się udało. Udostępnij. No. 7 osób, prawda? Słuchaj, to może ja też udostępnię. O, zaczekaj, zobaczmy, co tu się dzieje. Zaczekaj, tutaj ja bym chciał chciałbym udostępnić to gdzieś u siebie, tylko czy ja tutaj jestem? Nie, tutaj mnie nie ma. No już jakieś serca dostaję. Serduszka lecą, tak? Tak. To niemożliwe. Na pewno Hubert, słuchaj, ja go gdzieś widziałem ostatnio na Mokotowie, słuchaj, on tam stamtąd chyba jakieś serduszka wysyłał. Teraz pewnie jedzie, słuchaj, na Powiśle, bo tam jakieś imprezy na Powiczu się odbywają. Później pewnie pojedzie na Mazowiecką, tradycyjnie w piątek. Może zdradzamy wam, kochani, no to te takie no, tajemnice, no ale no. Nie no, możemy, czy nie? Może, musimy nawet. Hubert na pewno założy rurki, przyczesze grzywkę. Nie wiadomo, tylko czy... Huberem wybierze się na Mazowiecką. Oznaczę Huberta, może go wywołamy. Ciekaw jestem, czy Hubert tańczy na przykład. Nie? Tańczy? Ciekaw on tańczy jestem. Dobrze chyba po piwku alkoholowym. Mhm. Pije tylko bezalkoholowym. Sportowcem. No właśnie.
Pamiętam taką historię. Pamiętam taką historię, jak byliśmy w Zielonej Górze u mojego przyjaciela Maćka Gałąski. Szkoda, że Maciek nas nie słucha. No i mieliśmy takiego zawodnika, wspólnego kolegę, który narzucił bardzo duże tempo w tym klubie, tak? Że piliśmy alkohol, nie oszczędzał się. To było whisky. Oczywiście cała nasza trójka związana ze sportem, więc myśleliśmy, że jest zawodnik wytrenowany, ale niestety dosyć szybko się poskładał, no i odprowadziliśmy go do taksówki. I kiedy zmierzaliśmy takim krokiem chwiejnym do tej taksówki, żeby go tam wsadzić, taksówkarz mówi: panowie, on nie zażyga samochodu? No więc ja na to: proszę pan, to jest sportowiec. No, co innego. No i go zabrał, słuchaj, także wiesz, śmiejemy się do dzisiaj z tego, nie wiem, coś mnie podkusiło i użyłem takiego argumentu, ale który przekonał taksówkarza, że sportowiec, no to nawet jeżeli jest bardzo piękny, no to nie będzie przecież. Da radę. Trenowano. Zawsze da radę, no właśnie. Co ja oznaczyłem Huberta, sprawdziłem, tak. Słuchajcie, czy pytanie do naszych widzów, czy dobrze nas słychać, słuchajcie. Czy nie mieliście problemów z odbiorem? Ja to się pobawiłem troszeczkę tą naszą aplikacją. Nawet nieduże opóźnienie jest w stosunku do live'a. Kilkusekundowe? To bardzo, tak, kilkusekundowe, dokładnie. To jest bardzo dobra aplikacja. Zanim ten sygnał przejdzie, wiesz, na Manhattan i wróci do nas z powrotem, to powinno trwać 20 sekund, a trwa chyba ze 4, także. Tomek, ty się ciągle pojawiasz i znikasz. Kliknij linka do aplikacji, pokaż się naszej publiczności, naszym widzom, że istniejesz, że jesteś prawdziwy, a nie tylko udawany. Narzekasz, że jesteś na spacerze i nie masz światła. No wiem, bardzo dobrze, że nie ma światła, bo nie będzie się od twojej łysej glacy odbijało, wiesz. Także to nawet dobrze, no. Opowiesz o tych psach, które wyprowadzasz, bo my się teraz zastanawiamy, czy to są twoje psy, czy ty pracujesz w schronisku ze zwierzętami i... No właśnie. Nocny obchód po Józefowie albo po Paduchu. Padu, tak się nazywa. No, widzowie chcieliby to wiedzieć, no. No na pewno. Fani podcastu. Słuchajcie. Słychać OK. Krnąbrny Adaś nam pisze, że słychać OK. Całkiem spoko, Paweł Ferenc. No troszeczkę osób nas słucha już. Bawa Swim. Wszyscy pod pseudonimami. To pewnie jacyś hejterzy. Zaraz się zacznie. Nie, to są, słuchaj, to są hard userzy naszego podcastu, czyli po prostu nasi fani. Miłośnicy Huberta, którego dzisiaj niestety z nami... O, kochani! Wywołany wilk z lasu już dodaje do streamu. Jest gość, uwaga! Uwaga, co tu się wyprawia? Jest Tomaszu. Nie słyszymy. Tak, widać i słychać, już cię daję na solo. Zobacz, jesteś teraz ty, pokaż gdzie jesteś. Słuchajcie, jestem specjalnie, poszedłem dzisiaj na basen na Konrada, jest 22:15. Napływalnie. Basen masz w szpitalu. Musiał poprawić. Wiem. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że basen, który jest wybudowany za nasze pieniądze, jest zamknięty. O. No, ale jest na pewno posprzątany, jest czyściutko, jest gładź na wodzie, wiesz, przynajmniej się nikt nie poślizgnie. No i jest na pewno przygotowany na kolejne, na jutrzejsze grupy, bo od rana tory są pozajmowane, więc... Ale co ty chciałeś, żeby po godzinie 22 basen był otwarty? No ja liczyłem na to, specjalnie się tutaj przeprowadziłem na Konrada, bo chciałem mieć pływalnię tuż obok siebie, ale niestety... No właśnie. Pływalnia nie dostosowała się do moich godzin aktywności. No i co mam teraz zrobić? No nie wiem, wyważyć drzwi, albo wiesz, żeby tam się przedostać. Zobacz, jak pięknie wygląda chomiczówka. O, bardzo ładnie. Cudownie, naprawdę. Pamiętam, jak to osiedle się budowało, wiesz? Dobrze ci widać poza tym. Słuchaj, a jak ten wokalista się nazywa? Komiczówka. Sydney Polak, to twój kolega, sąsiad? No piliśmy piwo razem, nie żartuję. Aha, no. Nie, mieszkam nieopodal. Uh-huh. Ja jestem z renesansowej, więc
No, to widać od razu po twarzy. Widzę, że element komediowy właśnie się pojawił w mojej osobie. Tomek, ale widzę tam, mówię, że nie masz światła. Wyszedłeś z psem na spacer, z psami na spacer nawet. I, tak, że tak. Nie masz, i że nie masz światła, ale widzę, że tam stanąłeś gdzieś pod latarnią, bo idzie jakaś poświata, tak? Pod latarnią najlepiej widać i tutaj staram się. Nie, no, słuchałem was, mega fajnie to wygląda wszystko, więc trzymam kciuki i co? I trzeba zaprosić na Alicję Tchórz. Bęgę, no właśnie to robimy. No właśnie to robimy, słuchaj, już parę dobrych minut nam to wychodzi, słuchaj. To nie jest zajaweczka 30-sekundowa, czy... Tylko mam już. Niech no zaraz. Nawet 5 minut zajawiamy. Ja nie wiem, czy to dobra pora, bo prawdopodobnie wszyscy triatlonowcy i pływacy oglądają Tanie z Gwiazdami, więc jakiś strzał w kolano trochę. Nie. No, poruszyliśmy się w bardzo, bardzo taki, wiesz, no, kontrowersyjny temat, o którym wiemy od dawna z Andrzejem. I z Hubertem, no ty też już jako, wiesz, początkujący podcaster zaczynasz wiedzieć, o co chodzi. No dzisiaj mogą się wieczorem rozgrywać różne dramaty, wiesz, w domach crossfitowców, triatlonistów, ultramaratończyków. No i my jako Run for Rest podcast, który jest jakby ponad tym wszystkim i który wskazuje drogę różnym zagubionym owieczkom, ludziom, pokazujemy, że jest inna droga, no, że warto nas posłuchać, zatrzymać się, no i nie przesadzać po prostu z kilometrażem. Andrzeju, czy się z tym zgodzisz? Nie, to ja mam takie pytanie, bo to skoro wywołałeś, to powiedz, u kogo chciałbyś trenować? U miłego trenera czy u trenera kata? Ja powiem ci tak, wiesz, jako doświadczony zawodnik, jako sportowiec, który z niejednego sportowego pieca chleb jadł, ja trenuję tylko u dwóch, jakby z trenerów, właściwie trzech, tylko u Andrzeja, albo u trenera, którego Andrzej mi wskaże, albo u Huberta. No, jeszcze jest Mikołaj Luft. No, Mikołaj to jest jakby trener wszystkich trenerów, więc do mistrza zawsze przychodzę z radością. Jakby tam, wiesz, no. Tomek, powiem tak. Daniel jest takim zawodnikiem, który nie jest w stanie się uprzykrzyć, wiesz? Bo bardzo rzadko pojawia się na treningach. Także jak się już pojawi, to wszyscy się cieszą, rozumiesz, że wreszcie mogliśmy go spotkać. Także to. To jest tak, że Daniel się nie znudzi się. No po prostu nie chce zajechać tych treningów, wiesz, sobą, bo to jest nieznośne, więc rozumiem. Daniel uważa, zapamiętał sobie bardzo dobrze słowa jednego z trenerów, który uważa, że trening zabija talent, wiesz, i on się tego trzyma. Nie zostawiłbyś Warsaw Masters Team, nie wyjechałbyś na 3 tygodnie na obóz? Nie. Ja w ogóle bym zorganizował, tam gdzie bym pojechał, natychmiast bym zorganizował obóz i zaprosił wszystkich klubowiczów Warsaw Masters Team na trening do siebie. Daniel, ale wiesz, do czego Tomek zmierza, tak? Ostatniej afery, bo chyba tak to trzeba nazwać, czyli nie chcę mówić ucieczki, ale troszeczkę to tak wygląda naszego pływaka, Wojtka Wojdaka. Który przez ostatnie 9 miesięcy spędził w AZS-ie AWF Warszawa u trenera Pawła Słomińskiego, najpopularniejszego i trenera polskiego, bo trzykrotnie został wybrany najpopularniejszym trenerem przeglądu sportowego i telewizji polskiej, również z olbrzymimi sukcesami. Zostawił go i wyjechał do Włoch, informując trenera dzień przed wyjazdem, że wyjeżdża na obóz. Natomiast po kilku dniach przegląd sportowy doniósł, że tenże zawodnik pozostanie tam do Igrzysk Olimpijskich. O, to lekkie zdziwienie, myślę, że się pojawiło. No tak, więc ja zadałem pytanie, myślę, że kluczowe pytanie,
czy aktualny trener Wojtka Wójtaka, a jest to były mąż i były trener Katinki Hoszu, słynnej węgierskiej pływaczki, czy kontaktował się już z Polskim Związkiem Pływackim, czy kontaktował się... Powinien zadzwonić, zapytać. No właśnie, jakie jest twoje zdanie, Daniel? Co powinien w takiej sytuacji zrobić trener, do którego przyjeżdża były wicemistrz świata i chce... Przyjeżdża do ciebie były wicemistrz świata i chce z tobą trenować, tak? Czyli nie człowiek znikąd, tylko człowiek z nazwiskiem. I jak ty się zachowujesz? Jakie pierwsze pytanie zadajesz temu zawodnikowi? Moje pierwsze pytanie zadałbym, co u ciebie słychać teraz? Jakbym usłyszał, że wszystko jest w porządku, zapytam się, chłopcze, kto cię tutaj przysłał? To byłoby drugie pytanie. Później, jakie masz strefy zakwaszenia, to byłoby trzecie pytanie. A czwarte, to czy pijesz wino? Ja bym się nie pytał zawodnika, jakie ma strefy zakwaszenia, tylko bym poprosił o numer telefonu do... Właśnie powiedziałem, to byłoby piąte pytanie. Piąte pytanie, czy masz aktualny numer do swojego byłego już trenera, no i do związku, bo chciałbym się paru rzeczy o tobie dowiedzieć. Tak, chciałbym się zapytać o co kaman, tak? Niekoniecznie od ciebie, bo już słyszałem, tylko z innego źródła. No dokładnie. A tak było, czy nie? No nie, no zupełnie tak nie było, bo ja to sprawdziłem, nikt się oczywiście nie kontaktował. To jest dziwne, bo ja myślałem, że tylko w Polsce trenerzy, u których pojawiają się zawodnicy z innych klubów, często z rodzicami, bo są to młodociani zawodnicy, pojawiają się i zamierzają zmienić barwy klubowe, zmienić trenera, ci nowi trenerzy nie interesują się, jaki był powód przejścia, tak? Albo nie chcą się dowiedzieć, jak jego zawodnika za chwilę przyjmą do grupy. Czy nie będzie to na przykład zawodnik Zasadzka, prawda? Który już popsuł atmosferę w poprzednim klubie i teraz szuka jakiejś zmiany, szuka nowego miejsca i będzie problemem w nowym klubie, w naszym klubie. No, to zawsze ryzyko takie istnieje. No i wiesz, ta tak zwana motywacja. No, skąd się pojawiła ta cała historia w ogóle, wiesz? Ale ja widzę po oczach, po Tomka oczach widzę, że tam zachodzą jakieś poważne procesy myślowe i Tomek chce coś powiedzieć na ten temat. Proszę cię o komentarz, dajecie na solo, proszę. Słuchajcie, ja jestem w tej sprawie jak najbardziej po stronie AZS-u, a byłem w Warszawie, ja się wychowałem na AZS-ie. Wychowałem się na Bielanach, na AWF-ie i AZS zawsze był bliski, zawsze podziwiałem pracę, jaką wykonywali pływacy Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak i cały tabun teraz młodych, fantastycznych ludzi. A co do po prostu przejścia, jak gdyby, no nie wiem, czy media nazwały to ucieczką, tak? Znaczy, myślę, że warto jak gdyby wysłuchać jednej i drugiej strony i przede wszystkim no, zastanowić się, w którą stronę to ma iść. Czy zawodnik po 9 miesiącach, który został przyjęty do AZS-u AW Warszawa, nagle pakuje swoje walizki i odjeżdża tam bez pożegnania. Przerwę ci tam na chwilę, przerwę ci. Naszym zdaniem, przede wszystkim, jak już odrzucimy nasze heheszki, to ta sytuacja jest absolutnie niepoważna. Dla mnie, jako człowieka, który patrzy na to z zewnątrz, ta sytuacja jest absolutnie niepoważna dla każdej ze stron. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tomku, oddaję ci dalej głos. Znaczy słuchajcie, no kwestia jest taka, że jak gdyby stojąc gdzieś z zewnątrz i przyglądając się kondycji polskiego pływania i zainteresowaniu mediów, no to jeżeli do opinii publicznej przecieka, znaczy trafiają głównie materiały poświęcone jakimś takim wewnętrznym animozjom między osobami czy trenerami, działaczami i teraz wszystkie media nagle złapały się w taką tą pułapkę w budowania gdzieś napięcia dookoła, określania jako ucieczki, a bez żadnego takiego logicznego gdzieś jak gdyby do tego podejścia, no to
to jaki my dajemy jak gdyby przekaz? To co mają myśleć sponsorzy i opinia publiczna, tak? Ludzie, którzy, nie wiem, rodzice, którzy wysyłają dzieciaki, którzy dowożą te dzieciaki na tą godzinę szóstą, którzy poświęcają dużą część swojego życia, żeby ten młody zawodnik robił to, co jest jego pasją. No i teraz jakie mamy informacje? Tak, jedyną informacją na przestrzeni kilkunastu tygodni to jest głównie po prostu ta sprawa, sprawa jak gdyby wyjazdu do Włoch. I, ale no, to, Tomku, tak, przerwę, przepraszam. Nie wiem, czy przypominasz sobie, od czego ta sprawa w ogóle się zaczęła. Bo no, kilka dni przed wyjazdem Wojdaka do Włoch został umieszczony na jego profilu, bo nie twierdzę, że on umieścił ten post, został umieszczony post, który dotyczył, który był pretensją do macierzystego klubu, czy do uczelni AWF-u, że nie otrzymał stypendium, o które się starał, stypendium z AWF-u dla wybitnych zawodników, dla wybitnych sportowców. Nie, no, sytuacja tak, no to od tego, znaczy, ja nie wiem tak naprawdę, czy to od tego się zaczęło i od czego się zaczęło. A myślę, że fantastyczne byłoby, żeby zaprosić trenerów AZS-u AWF Warszawa, żeby sobie wspólnie usiąść i gdzieś na spokojnie porozmawiać. To może studio Run Forest byłoby świetną platformą do tego, żeby wyjaśnić tę sprawę. Ja uważam, że tak, że ta sprawa powinna znaleźć swoje wyjaśnienie i powinien być przekaz do opinii publicznej, o co chodzi, żeby wiedzieli, no, nie budujmy sobie wiedzy na temat polskiego pływania przez pryzmat jakichś artykułów z headline'ami, które mają, nie wiem, przykuwać naszą uwagę. No, zastanówmy się na tym. Przecież to jest polskie pływanie, to jest fantastyczna dyscyplina i może jak odbić się od tego na wspólnie razem siłami, ze wspólnymi siłami. No nie wiem. No, słuchajcie, jak gdyby patrzę z zewnątrz, tak, na to wszystko. Ja widzę, jak w Open Water w Polsce fantastycznie funkcjonuje, ale Open Water tak naprawdę funkcjonuje dzięki pasjonatom i może to jest taki clue tego wszystkiego. A mamy ludzi, zapaleńców, którzy potrafią ze sobą współpracować i myślę, że to jest no dobrze, droga, Tomku. Którą możemy iść, tak? Tomku, czyli brzmi to jak zaproszenie, brzmi twoja wypowiedź jak zaproszenie władz Polskiego Związku Pływackiego, czy samego zawodnika, a może żony Wojtka Wojdaka, która jest chyba menadżerem swojego męża do studia, żeby porozmawiała z nami na temat tych ostatnich wydarzeń i tego, że pływanie staje się coraz bardziej popularne dzięki mediom, ponieważ te media wyciągają afery związane z pływaniem. Cześć Marta, dzień dobry. Ja uważam, że fantastycznie, jeżeli Paweł Słomiński i Maciej Serta po prostu przyjęliby zaproszenie i może tak w ciągu najbliższych tygodni po prostu spotkali się z nami, przygotujmy sobie pytania, zapytajmy przede wszystkim publiczność, tak? Osoby, które oglądają, co chcą też wiedzieć. No my mamy swoje gdzieś też jak gdyby przemyślenia, ale myślę, że warto przy takiej okazji zadać proste pytania. Może ktoś ze speców, osób, które stanowią też ikonę w polskim pływaniu, też ktoś może z nich, czy Otylia Jędrzejczak, czy Paweł Korzeniowski, może chcieliby się na ten temat powiedzieć. A może redaktor Boniecki z Kanal Plus, przepraszam, z Eurosport. Dokładnie, no to jest, myślę, że to jest, słuchajcie, no jesteśmy przed igrzyskami, tak, to jest najważniejsza impreza
w najbliższym roku. Wszystko ma się rozegrać w Japonii. Myślę, że warto jeszcze przed Japonią zrobić sobie takie wyciszenie i taką może refleksję i przede wszystkim teraz dajmy ten program, odpowiedzmy sobie na parę pytań, dajmy chill i zastanówmy się co dalej, ale dajmy im też się przygotować, tak? Dajmy się przygotować, żeby mieli ten spokój, ale może ten spokój osiągnie się, jeżeli pewne rzeczy znajdą swoje po prostu miejsce w rozmowie, w jakiejś płaszczyźnie. Ja bardzo bym tego chciał. Nie wiem, jak inne osoby i człowieku jeszcze szczekają na mnie. Tomek, ale właśnie, ja mam do ciebie pytanie. Tomek, ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie, bo temperatura spadła poniżej 10 stopni. Czy ty masz w kieszeni czapkę? Nie mam czapki. Przejdźmy. No to przewiąż sobie przynajmniej tym kapturem głowę, bo nie chcielibyśmy, żebyś się zawziębił, dostał kataru, bo wtedy brzmienie twoje będzie dużo słabsze i nie wiem, czy nasi słuchacze będą mieli taką przyjemność w odbiorze, jaką mają w tej chwili. Nie, no słuchajcie, no tak nie odnośnie jak gdyby temperatura spadła i myślę, że warto też jak gdyby zmniejszyć tą temperaturę wokół przygotowań do igrzysk olimpijskich, tak? Żeby po prostu ta temperatura spadła, dajmy po prostu pole do dyskusji. Tomeczku, ja ci przerwę ci na chwilę, wiecie, bo nie padło tu jedno ważne słowo, które w tym momencie właśnie przyszło mi do głowy. Ja najbardziej obawiam się spadku morale wśród naszych olimpijczyków. A morale w zespole jest najważniejsze moim zdaniem. Ale to ja myślę, że to są... To... Nie, ja bym się o tym nie bał. To są ludzie, którzy trenują. To są zawodowcy. No ale tak? Jeżeli dzieje się taka sytuacja, wiesz... Nie, przepraszam, Daniel może się obawia masowych ucieczek. No, rozumiesz, w tej sytuacji. Jeden uciekł, zaraz ucieknie drugi. Tak. Trzeci będzie trzeba zamykać granicę, słuchajcie, za chwilę. Będzie trzeba odbierać paszporty naszym pływakom, no bo jak się zaczną ucieczki, to nie wiadomo co będzie. Nie wiem. Ja mówię, no, żeby jak gdyby nie było, czy to jest ucieczka. No nie wiem, zapytajmy z tego zawodnika, tak, jak on do tego podchodzi. Umieszczanie teraz jakichś print screenów z mediów, z tych artykułów, no nie jest jak gdyby żadną formą, to nie jest żadnym komentarzem i myślę, że warto jak gdyby tym się zająć i wysłuchać. Ale warto się zająć polityką, ale myślę, że dla naszych słuchaczy taka rozmowa z Wojtkiem Wojdakiem mogłaby być interesująca, a która dotyczyłaby samego treningu i różnic. No bo już jakąś ilość treningów odbył Wojtek na pewno u nowego trenera, zwanego Katem, bo wiemy, jakie metody stosował wobec swojej żony i zawodniczki słynnej pływaczki węgierskiej Katinki Hoszu. I ciekaw jestem, czy również podobne metody treningowe stosuje na Wojtku Wojdaku i na ile one różnią się od metod treningowych Pawła Słomińskiego, czyli dlaczego nastąpiła ta zmiana i pewnie Wojtek widział jakieś korzyści w tej zmianie. Chciałbym się też dowiedzieć o ten aspekt sportowy, aspekt samego treningu. No ale to jeszcze trzeba by wziąć pod uwagę jak gdyby aspekt treningu, z którego wyszedł, tak? No na AZS-ie spędził 9 miesięcy. O, całą ciążę. Mhm. Okej. To długi okres. Mhm. Więc tutaj jest sprawa po prostu no, dość bardzo ciekawa, no, jest kontrowersyjna dla opinii publicznej. Ja myślę, że po prostu zaprośmy, no, wystosujmy takie zaproszenie i zobaczymy, co będzie z tego. No, ja bardzo bym chciał, serio.
A ja uważam, że trzeba oczyścić emocje dookoła polskiego pływania, trzeba dać ludziom jak gdyby możliwość dyskusji i jak gdyby wypowiedzenia się, a bo z czego my czerpiemy tak naprawdę informacje? No na dzisiaj większość osób wyrobiła sobie opinię poprzez parę postów, insta, jakichś relacji. No takie czasy. Dwóch artykułów. I ja jestem bardzo ciekawy przede wszystkim, co trenerzy powiedzą, tak? Ja bardzo szanuję, słuchajcie, ja mega szanuję osobę Macieja i Pawła. Miałem wielokrotnie możliwość przyglądać się ich treningom i tutaj no, chciałabym ich wysłuchać. Także no, trzymajmy kciuki za całe ZS ABF Warszawa. A za kolejne jak gdyby zawody i też do igrzysk olimpijskich no, zawsze z chłopakami trzymam i myślę, że po prostu no, zastanówmy się wspólnie jak to zrobić. No, możemy się spotkać na normalnej płaszczyźnie i porozmawiać, to nie ma żadnego z tym problemu. Daniel, mam do ciebie pytanie, czy ty masz przygotowany dżingiel, którym moglibyśmy połechtać zarząd Polskiego Związku Pływackiego albo samego prezesa? Słuchaj, znasz mnie, że... Halo, halo? Halo, halo? Danielu? Halo, halo, halo. A, słyszysz mnie? Ty mnie słyszysz? Ja cię słyszę. Ja cię słyszę, a ty mnie słyszysz? Daniel? Raz, raz, raz. Halo, tu wóz. Halo wóz, halo Włodku. Halo Radku, halo Włodku. No. Słyszysz mnie, Tomku? Coś przerywało. Tomek mnie słyszy. Coś przerywało. Daniel, czy ty masz przygotowany dżingiel? Mam. Nasz ostatni dżingiel, albo twój ostatni dżingiel, którym moglibyśmy połechtać władze Polskiego Związku Pływackiego. Może. A przede wszystkim samego prezesa. Słuchajcie, to będzie, to może ja się teraz właśnie, ja się odmelduję, dobra? Będzie ten dżingiel i ten, ja zrobię takie angielskie wyjście. Ale to po tym dżinglu w ogóle się rozstajemy, Tomeczku, to już po tym dżinglu wysłuchamy go razem. Jedziemy, do widzenia. Jedziemy. Czekaj, ja muszę znać. Zaraz Tomek ci dżingiel rozgrzej. Tomek się troszkę wystraszył, nie wiem, czy zauważyłeś. Czekaj, gdzie mam to? Daniel, ja ciebie nie słyszę. Raz, 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 no ja mówię cały czas. Ja nie słyszę Daniela. Ja mówię cały czas. A czy wy mnie, drodzy słuchacze, słyszycie? Czekaj. Nie słyszę czy Daniela. Słychać? Czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Hop. Cały czas. Ja nie słyszę Daniela. Ja mówię cały czas. A czy wy mnie, drodzy słuchacze, słyszycie? Czekaj. Tak, słychać, Andrzeju. To ty coś masz. Masz w słuchawkach. Andrzej, masz też w słuchawkach. Gdzie pies ma czepek? A nie ma. Uwaga. Uwaga, uwaga. Siwe wąsy, czy mi się zdaje? Ile lat? Ile piesek ma lat? Halo, słyszycie mnie? Słyszycie mnie? Dojrzały mężczyzna. Mężczyzna? Mężczyzna. Andrzej, słyszysz mnie? Stosuję ucieczki? Miałem psa, uciekał ciągle. Chodzi, szukać. Jest na cukrzycę, więc nie może opuszczać domu, bo dostaje codziennie insulinę. Więc już... Ale ma pompę insulinową, czy dla psów jeszcze nie ma takich? Nie. Na strzykawce lecimy. Uwaga, redaktor coś palec przykłada, to chyba jakaś ważna... Macha, ale ciebie nie słychać. Daniel, ja ciebie nie słyszę. Ale ja słyszę, wszystko słychać. Uwaga, będzie dżingiel. Uwaga. Uwaga. No coś nam się chyba sypnęło. Ja nie słyszę Daniela. Czy ktoś tutaj słyszał coś? Papa. Pa Tomeczku. Razie, hej. To Tomka zrzucamy. Zaczekaj, bo chyba wyjście zrobiłem inne. Zaczekaj chwilę. Mamy tutaj taki. O, dżingiel. A, output musi być Internal Speakers. O, to jeszcze raz, uwaga. Jesteś gotowy? Run Forest Podcast wspiera Polski Związek Pływacki.
Tym samym Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Andrzeju, teraz ty. To już. Halo? Andrzeju, czy ty nas słyszysz? Andrzej? Teraz, proszę Państwa, Andrzej pisze, ponieważ w jakiś dziwny sposób straciliśmy połączenie dźwiękowe, to dziwna sytuacja, no ale no to tak bywa. O, Andrzej nie słyszy, no to robimy papa, papa, dobranoc, 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 dobranoc.